Partnerem dzisiejszego odcinka jest Erhelf, producent olejków CBD. Kiedy obserwuję samego siebie, swoich znajomych, kumpli, mam poczucie, że żyjemy w świecie, którym bardzo często wykorzystujemy i próbujemy usprawiedliwić naszą męską niedokładność życiową. Zrzucając to wszystko na piętno kryzysu męskości, cywilizacji, galopującego feminizmu, zmian, które dzieją się na świecie, zapominając o jednej bardzo ważnej rzeczy: są to już na tyle stałe elementy obecnego świata, że usprawiedliwianie swoich błędów tymi argumentami wydaje się już bezzasadne. A to na pewno niczego nie zmienia. Musimy pozbyć się syndromu Piotrusia Pana. Naleciałości, patriarchatu i wziąć byka za rogi, bo wierzę, że praca u podstaw, którą musimy wykonać, może nam tylko pomóc. A jestem wręcz przekonany, że wielu z nas potrzebuje i co najważniejsze, chce zmienić jakość swojego życia. To słowa napisane we wstępie książki, pytania o męskość, mojego dzisiejszego gościa. Faceta po przejściach, z depresją, wypaleniem zawodowym oraz załamaniem nerwowym. Lat 36, jedna żona, dwoje dzieci. Półtora roku temu wyemigrował do Warszawy na Podlasie, gdzie stworzył z żoną przestrzeń Slow Life into the Las. Moim gościem jest Kamil Pawelski, znany też jako ekskluzywny menel. Dzień dobry, cześć i czołem. Dzień dobry Kamil, cześć. Powiem ci prawdę. Od razu, zacznijmy po prostu od, od prawdy. Prawda się zawsze broni <laughs> podobno. Tak. Zobaczymy. <laughs> Kiedy pierwszy raz trzymałam w rękach twoją książkę, byłam przekonana, że nic ciekawego w niej nie znajdę. Dla siebie. Rozmowa faceta po przejściach z panią doktor. Medycyny od mężczyzn. Tak. Myślałam, że będzie naukowo-medycznie, no i przede wszystkim dla facetów. Chciałam ją oddać mężowi w pierwszym odruchu. Mówię, no dobra, wysłał mi książkę, bardzo ładna była zresztą dedykacja, dziękuję ci za nią. Mówię, Aha. przejrzę ją i dam tobie, bo to chyba jest bardziej dla ciebie. No. Zresztą ja pisałam do Borysa, jak wydałam tę książkę. Chciałam tak? mu ją wysłać. No to już ją ma. To już ją ma. Eee, co więcej, dużo już jej zna, ponieważ. Powiem Ci, co się wydarzyło dalej. Dlaczego tak pomyślałam, nie wiem, ale poczekaj. Jak byłam już na 40. stronie, to już się nie mogłam zatrzymać. Co więcej, zaczęłam czytać moją mężowi na głos i zaczęliśmy dyskutować. W niektórych momentach nawet się ścierać. I czytałam dalej i wyjaśniało się coraz więcej. Mój mąż jest bardzo świadomym facetem, też po przejściach. Potrafi nazywać emocje, bo jest też po terapii, więc już się tego nauczył, bo my tego przecież nie potrafimy, dopóki sami się o to nie zatroszczymy, Oczywiście, żeby się że tego tak. nauczyć. No i mam szczęście. I powiem Ci, że Twoja książka odkryła nam dużo nowego. A to, co już wiedzieliśmy, fajnie nazwała i uporządkowała. I mam nadzieję, że dzisiejszy podcast da słuchaczom też takie wsparcie i taką świadomość, jaką właśnie daje Twoja książka. Także. Bardzo bym tego chciał i to w ogóle super słyszeć, to, to, to co powiedziałaś, bo takie też było założenie. I... Także ci gratuluję, bo świetna robota. A do słuchaczek, ponieważ słuchają mnie głównie kobiety, mhm. chociaż coraz więcej mężczyzn mnie słucha, coraz więcej mężczyzn mnie słucha, dobrze powiedziałam. E, I e, piszą do mnie, co mnie mega cieszy i co jest też ważne dla ciebie, bo ty też chcesz mówić o tej męskości, a e, jedną z oznak męskości jest właśnie według nas. Mhm. Nie wiem, czy według Was, ci, którzy nas słuchacie, te, którzy nas słuchacie i ci, którzy was, nas słuchacie. Mówienie o emocjach i mówienie o swoich uczuciach. Mm -hmm. I że to nie jest oznaka słabości, tylko właśnie świadomości, nie? Zdecydowanie zgadzamy tak. się? Zdecydowanie tak. No i super, no to patrz, mamy już punkt <laughs> wyjścia. Także y, myślę sobie, że y, dziewczyny, które słuchacie, y, posłuchajcie tego uważnie i najlepiej później przeczytajcie książkę Kamila i popatrzcie na swoich facetów też z innej perspektywy. Hmm. Y, myślę, że łatwiej nam będzie w ogóle się porozumieć. Jak będziemy więcej nawzajem o sobie wiedzieć, i w ogóle będziemy mieli taką ciekawość, żeby się dowiedzieć, y, dlaczego. Jest tak, a nie inaczej. Tak, bo to są po prostu <laughs> naukowe fakty, z którymi <laughs> tak. możemy dyskutować i wojować, albo je tak. zrozumieć, zaakceptować i wieść spokojniejsze życie. Tak, zdecydowanie tak. No, y, także się opłaca, słuchajcie, <laughs> dla obu stron, bo my zawsze, y, i tu właśnie zaraz przejdziemy do tego, Eee, dobra, mam te, bardzo dużo pytań do Ciebie. W ogóle jestem mega podekscytowana. Jaki miałeś cel nadrzędny pisząc tę książkę? Moim nadrzędnym celem, decydując się na, na tę książkę, była hmm, chęć pobudzenia dyskusji i wpłynięcie w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób, no, na tyle, na ile jakby wpływam jako ekskluzywny menu, jako Kami Pawelski, na po, nie na społeczeństwo, ale na moją grupę odbiorców i na ludzi, którzy, do których ta książka dotrze, żebyśmy być może właśnie to, co już wspomniałaś, spojrzeli na męskość trochę z innej perspektywy, żebyśmy otworzyli się na taki dialog pomiędzy... Nami mężczyznami, a wami kobietami. Dlatego też, co wybrałem, jakby moją rozmówczynię, która jest kobietą, która jest doświadczoną kobietą. I, i, i zależało mi na tym, żeby zderzyć trochę takiego Mars, tego Marsa i Wenus i, 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 i trochę przedstawić mnie, faceta po przejściach, z, z kobietą, która ma doświadczenie jako lekarz medycyny męskiej. No właśnie, powiedz coś o, 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 o Ewe pani Ewe doktor. Tak, znak, tak. Bo ja ja Ewę poznałem my. będąc u niej w gabinecie. To znaczy, ona, ja tam robiłem taki przegląd swojego zdrowia i ona była taką osobą, która dokonywała analizy takiego końcowego follow-upu moich, moich badań. I pamiętam, że my wtedy mieliśmy taki dosyć ciekawy czas w jej gabinecie, bo tam wiele rzeczy musieliśmy przejść, od takich rzeczy związanych, wiesz, z pracą mojego serca, wątroby i tak dalej, ale też przez kwestie związane z naturą psychologiczną. Ewa mi tam podpowiedziała parę takich technik medytacyjnych, które Zacząłem wprowadzać w swoje życie i ona tak bardzo holistycznie spojrzała na, na mój organizm. I od tamtego momentu pamiętam, że między nami e, zawiązała się pewna nić porozumienia, i my się później spotykaliśmy, a to w audycjach radiowych, a to spotykaliśmy się gdzieś e, w telewizji, gdzie rozmawialiśmy na tematy właśnie związane z męskością, z partnerstwem, z relacjami. E, I kiedy pierwotnie myślałam o tej książce, to to miała być książka, w której. Nie miało być innego bohatera. To znaczy, nie miałem napisać Chciałeś po... się podzielić swoim doświadczeniem. Tak, ale później, zastanawiając się nad tym, no spoko, taka książka mogłaby w sumie powstać. powstać natomiast pomyślałam sobie, że, kurczę, Ewa, może byś jednak była tak dobra i, i, i zgodziła się, jakby wejść na, na, na taką rozmowę ze mną, żebyśmy sobie to zapisali i później to wypuścili, bo myślę, że może wyjść z tego coś, co jest potrzebne w, w naszym kraju. Szczególnie, że wiesz, dużo mówimy o kobiecości. Jest, jest, uważam, że jest tego bardzo dużo w przestrzeni publicznej. Ale wiesz, Super. Bo my kobiety y, lubimy mówić o sobie, a wy, faceci nie, nie do bardzo. końca. <laughs> właśnie to się ma zmienić. Żeby my, było więcej tak. o męskości, to wy musicie po prostu zacząć więcej o tym to mówić. Ja się, tu widzisz robię, co mogę teraz właśnie. Musi się pojawiać w przestrzeni publicznej, muszą się pojawiać w przestrzeni publicznej osoby, jakby jednostki męskie, które zaczynają opowiadać o depresji, o problemach natury psychologicznej, o wypaleniu zawodowym, o problemach natury seksuologicznej, o, 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 o bezsilności wobec życia. Dlatego, że zgadzam się, wy kobiety jesteście bardziej wylemi. Wy, wy macie taką naturę, że wy potrzebujecie się po prostu wygady, że wam to bardzo pomaga. Aż za bardzo a czasami. my to pewnie tak. To mój mąż a, tak twierdzi. A, a, no trochę tak jest. Dlatego nagrywam podcast. Da, natomiast my mężczyźni jesteśmy nauczeni tego, że po pierwsze wydaje nam się, że emocje są damskie i, i one przynależą tylko do kobiet. No niestety mamy tą naleciałość tego patriarchatu, którego nie znoszę, który uważam, że wyrządził nam ogromną krzywdę. Nie tylko nam mężczyznom, ale wam kobietom mhm. również. Nam, nam partnerom, którymi. Tak chcielibyśmy być w związku, tak, bo właśnie tak, nie mamy tego tak, układu partnerskiego. Tak. I, I myślę sobie też: wiesz, no, ja jestem ojcem Abla, który ma teraz 3 lata. I ta książka jest też dla niego. Ja zresztą dedukuję mu tą książkę, bo, bo wydaje mi się, że nie chciałbym, aby mój syn dorastał. O, a będą mi zleciał do oczu. Dobra, super. Można płakać, można przeklinać. <laughs> to są wszystko, wszystko dozwolone. <laughs> nie chciałbym, żeby mój syn dorastał w poczuciu um, jakby takiej mm, kryzysu, to swojej własnej tożsamości. Patrzę na niego i, i, i mam w, w pamięci obraz mojego taty, który, z którym no, miałem takie, a nie inne wspomnienia. I jak wiem, jak to bardzo mi później przeszkadzało w moim dorosłym życiu, i wiem, jak wielką rolę odgrywam ja w jego życiu, jak, jak wielką rolę odgrywa moja żona też, Wiktoria, w jego życiu. I on stał się też jednym z takich motywatorów, dla, którego, dla których chciałem, żeby ta książka powstała, żeby ona wyszła, bo widzę, co się dzieje w naszym kraju, i nie jestem z tego zadowolony. Chciałbym, żeby to się zaczęło zmieniać. No, to bardzo kulturalnie powiedziałeś to. Nie jestem z tego zadowolony. <noise> no, jestem, no, jak możemy przygotować, że jestem wkurwiony ja na to, Ja jestem też rzeczy, wkurwiona na, na maksa. maksa, rzeczy. Na maksa no. yy, I dlatego właśnie też za każdym razem tutaj mówię w podcaście, że my jesteśmy takim pierwszym świadomym pokoleniem. Mm -hmm. Naprawdę mamy ogromną moc, tak. bo jesteśmy świadomym pokoleniem yy, dzieciaków wychowanych no, w latach tam 80., -tych, 90., -tych, tak. różnych mam znajomych, ale. Tak. Mamy świadomość, mamy narzędzia i możemy naprawdę to zmienić. Nie tak. musimy tego ciągnąć dalej, nie? Tak, tak, tak. Myślę, że przychodzi czas, w którym jakby należy odciąć grubą kreską no ten, ten, ten czas. Sprzed... Mówisz, tylko to jest, kurczę, super trudne, no bo jeżeli zostajesz wychowany tak i ci ktoś mówi, że to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, to zmiana przekonań jest, jest trudna. Jest procesem. Ale, ale właśnie jest procesem, tak. dokładnie. Ale musimy dokładnie. sobie uzmysłowić, że życie jest procesem i ja wychodzę z takiego założenia, że moje życie jest bardzo, jakby wychodzę, ja, ja dopiero... Jezu, w ogóle mnie twoje życie mega ciekawi, poczekaj, bo w ogóle boję się, że połowę tego nie poruszymy, co bym chciała, albo ten podcast będzie trwał długo, ale dobra, lecimy. E Piszesz o sobie, mówisz o sobie, facet po przejściach, mówisz otwarcie o tym, że e, miałeś załamanie nerwowe. Mhm. Wiem, że zmieniłeś w ogóle totalnie swoje życie, bo kiedyś mi się wydawało, ja ciebie pamiętam z dawniejszych mhm. czasów, że ciebie było dużo gdzieś, że byłeś w Warszawie, gdzieś tutaj, no tak. na imprezach cię można było widzieć, że byłeś, trochę, byłeś, trochę tak. dużo cię było. Czyli żyłeś szybko. Tak, ja żyłem tak. To no nawet i... jeszcze zanim w ogóle Mene stał się popularny, ja już żyłem szybko, bo ja, jest, ja pochodzę z małej miejscowości, Gołdap, województwo warmińsko-mazurskie. Pochodzę z rodziny DDA. Pochodzę z rodziny, w której od, od małego musiałam udowadniać sobie i innym, że jestem coś wart. Mm -hmm. A jednocześnie, ale jednocześnie dojrzewałem z poczuciem bardzo, miałem bardzo niskie poczucie własnej wartości. Więc to były te maski, które ja nakładałem na, na swoją twarz, udawając, udając przed, przed ludźmi, że, no, że jest zajebiście, że mm -hmm. patrzcie, oto o to ja. Kamil, ja mam udowodnię, że jeszcze z tej małej gołdapi, ja jeszcze coś Wam pokażę, że na co mi stać. I pamiętam, że moim wielkim punktem takim determinacyjnym po skończeniu podstawówki, po skończeniu liceum była po prostu ucieczka z Gołodapi do dużego miasta. Tam rozpocząłem karierę w korporacjach. piałem się bardzo wysoko. Byłem jednym z młodszych kierowników regionalnych, kiedy pracowałem jeszcze w sieci, w, sieci, w, jednej, w różnych sieciach odzieżowych. I mi się wydawało, że. To jest w końcu sens życia. Mhm. Samochód służbowy, karta kredytowa, e, dobra wypłata, e, możliwość pójścia na imprezę, e, pojechania sobie dwa razy do roku na jakieś wakacje. No i tak to trwało wiele lat. Dziewczyny. Na, no, kulej duszy, opiekła, nie ma. Mhm. A prawda była tak, a prawda była inna, bo ja po 10, 11, 12 latach pracy w korporacji zacząłem zauważyć, że się zaczynam wypalać. Że ja wracam do domu i mam puste ściany i nie mam do kogo usta tworzyć, bo, bo jednak... Niby otoczony ludźmi, no, ale to jest jednak pozorne, nie? samotny. Nie? I, i, I coś mi zaczęło przeszkadzać. A w międzyczasie zaczęła się rozkręcać, roz, zaczął rozkręcać się Menel I, 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 i mogłem zrezygnować z korporacji, przejść na Menela. Zanim przeżyłem... Jak <grym> Jakkolwiek to brzmi. To brzmi. <grym> Natomiast, wiesz, no, 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 moje wypalenie zawodowe i, i, i depresja jeszcze w czasach właśnie tej, tej końca mojej kariery zawodowej w korporacjach no, skutkowała tym, że, że zacząłem zauważać, że no, nie, życie, życie musi mieć jakiś większy sens, i że to, to, to nie może tak wyglądać. I że jednak ja chyba sam siebie okłamuję i uciekam przed jakąś taką prawdą o, samy, o samym sobie i chyba jednak coś musi się zmienić. Ile miałeś lat, jak cię tak dopadło? 28, 27. I powiem ci, że bardzo szybko. Jak... No, tylko, że ja bardzo wcześniej zaczynałem. Chciałam powiedzieć jeszcze, jak na faceta, dobra, nie będę już no, taka. No, ja bardzo szybko zaczynałem i myślę sobie, że ten. Wiesz. Chyba muszę też nawiązać do takiego swojego dzieciństwa, bo jakby ja od, jak miałem trzy lata, moi rodzice odeszli z Kościoła katolickiego, i to był. E, dzisiaj nikt to, no wiesz, no, na nikim by to nie robiło wrażenia. No, no ale, czekaj, ale, ale umówmy się, ale umówmy. Czekaj, się. Czekaj. A wyobraź sobie, że mamy rok 90. czy tam 88. i moi rodzice w miejscowości 14-tysięcznej decydują się na wyjście z kościoła, czyli wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, ale to jest jakby automatycznie dyskredytacja społeczna, dyskredytacja rodzinna. Ja nie uczestniałem na zajęciach religii, więc więc ja nie byłem Kamilem, ja byłem zielonym krokodylem co Misra. I teraz sobie Ach. wyobraź sobie, że jestem tym kilkulatkiem, który słyszy takie rzeczy. Mhm. Ja nie kumam w ogóle dlaczego to. Dlaczego, wiesz, ja jeszcze nie rozumiem w ogóle świata. I jestem jakby, jestem na, jakby ja mam, powinienem mieć teraz, wiesz, świetne dzieciństwo, jakby tak. beztroskie dzieciństwo. A ja dostaję po prostu, albo od taty obuchem w łeb, przysłowiowym oczywiście, mhm. bo, bo, bo ta choroba w tamtym czasie jakby skutkowała tym, a, a nie innym. A z drugiej strony, no mam, mam, moi koledzy mają zakaz kolegowania się ze mną, bo jestem sekciarzem. O, rany. Więc jakby wiesz, i to są takie. Teraz jakby bardzo patrzę na to z takiego dystansu. I tak jakby, z jednej strony jestem wdzięczny za tamte doświadczenia, bo wydaje jestem pewien, że one ukształtowały mnie takiego, jakim jestem. Ale to właśnie wtedy zaczynała się właśnie ta, ta moja gehenna taka tożsamościowa i taka, która powodowała, że ja dosyć szybko się wypaliłem. Bo powiedziałem, mhm. że 27-28 lat to dosyć szybki wiek na, 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 na tego rodzaju wypalenie. Ale z drugiej strony cieszę się, że to się stało tak szybko, bo ja jeszcze mam sporo życia przed sobą dzięki temu, mhm. które przeżyję bardziej świadomie. Domie I, i, szczęśliwie. I szczęśliwie. No, bo to jest bardzo powiązane, nie? My tak. się tak ciągle. Boimy, i tutaj też y, ostatnio nagrywałam podcast y, z panią psycholog, żeby normalizować w ogóle chodzenie na terapię. My się tak boimy tego, że my musimy się rozłożyć na czynniki pierwsze i się poskładać, i że to jest praca, i że to jest męczące, i że to jest trudne. Wiesz, co no, mówisz o perspektywie ludzi z dużego miasta? Wiesz, co, wiesz, co się dzieje, jak, jak na przykład mówisz o psychologu w małej miejscowości? Przecież oni mówią, nie rób ze mnie wariata. No tak, wiem o tym. To jest, ja jestem przerażony. Jestem przerażony, dlatego że ja. Um, nie będę chodził do lekarza od głowy, nie? Nie, no bo to jest. Ja, ja straciłem kolegę. Um, on co prawda zmarł ze względu na chorobę nowotworową, ale on sobie też psychicznie nie poradził z tym, z tym, z tym ciężarem, i pamiętam, że do nie, nie, w ogóle temat psychologa, psychiatry nie. Nie, w ogóle nie. No a ja Patrzę facet, na mojego. Jeszcze facet i psycholog. Ale to patrzę to też na ogóle, mojego nie? tatę. Kocham cię tato bardzo mocno, chcę, żebyś to wiedział. Natomiast patrzę na mojego ojca yy, i uważam, że to też jest egzemplarz na kozetkę. Mm -hmm. Ale nie przekonasz go. Nie przekonasz go. To znaczy, to, to, to jest jakby cały czas to stereotypowe myślenie, że psycholog to jest dla ludzi, którzy są obłąkani, chorzy umysłowo, których zamyka się w pokoju bez klamek. Nie, to, to jest. jest chyba to jest To jest straszne. <ślawni> No właśnie. E, puch, bo, kuj, te, b, bardzo te, ta rozmowa też jest taka, wiesz. E, Ona będzie ciężka pewnie. Ciężka, wiesz, emocjonująca, i, ale dobra, to jest to. bardzo ważna <laughs> i dla mnie też jest bardzo ważna. To odbijmy teraz trochę. E, właśnie o tym chciałabym teraz porozmawiać, że kolejne zdanie, które lubię w tej książce, chciałam przytoczyć. Bo, że nam mężczyzną jest ciężko, to żadne wielkie odkrycie. Ale jeżeli ciężko jest nam facetom, to trudno oczekiwać, że kobietom będzie lżej. Mm. Możesz rozwinąć? Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu my musimy zacząć sobie uzmysłować, że jesteśmy systemem naczyń połączonych. Kobieta nie istnieje bez mężczyzny, mężczyzna nie istnieje bez kobiety. Jakkolwiek, nie mówię nawet o sferze seksualnej. Nie mówię tutaj o kwestiach takich ja, moja żona, czy. No jeśli mówisz o relacji w ogóle. Mówię nie? o relacjach. Jesteśmy, tak świat został skonstruowany, że istnieją kobiety i mężczyźni. I my bez siebie nie istniejemy. A, a cały czas mam wrażenie, że każdy ciągnie w swoją stronę. To znaczy, patriarchat mm -hmm. próbował zniewolić kobiety, i, jakby, i, i stawiał mężczyznę jako tego wodza, w cudzysłowie. Um, a teraz jest odwrót, a ja jestem zwolennikiem śmieję się, że jestem partnerskim feministą. To znaczy ja bardzo <laughs> wierzę w partnerstwo. Ja i, też. I tylko że dla mnie partnerstwo nie, nie oznacza, że mamy porówno. Nie wierzę w ogóle w równość taką. Ja też nie. Bo uważam, że jesteśmy na tyle różni. Tylko, że my chcemy to, właśnie, y, dobra, to ja to, a ty to, a, to, a ty to. Ta... Y, ale to tak nie, nie da nie, się. Nie, nie da działa. się. Partnerstwo dla mnie to polega na tym, że kiedy ja jestem słabszy, to moja partnerka jest silniejsza. Kiedy ona jest słabsza, to ja jestem silniejszy. To jest to wzajemne uzupełnianie się. to takie y, I to jest dla mnie taka kwintesencja obecnego, obecnego partnerstwa, w czym ja upatruję wielu korzyści. I uważam, że gdybym dorastał w rodzinie, w której było partnerstwo, y, y, gdybym widział to od małego, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Dlatego też... Może tak? Może nie? Wydaje mi się, że tak. I to, to pewnie oczywiście. No, możemy gdybać. Ale natomiast... może byś na przykład nie był teraz tu, tylko byś był... No tak, pewnie nie byłoby Menela. Nie byłoby no. Menela, nie byłoby książki. No ale no, na pewno wyglądałoby twoje życie inaczej. Dobra, tak. tak. Masz rację. <laughs> Słuchaj... Y ta, tutaj jest kolejna taka, kolejne takie zdanie, że tak jak kobiety, wy faceci macie emocjonalną swoją stronę, mm -hmm. o, której, o którą powinniście też dbać, nie? Ale myślę, że niewielu mężczyzn w ogóle się komunikuje ze sobą albo mm -hmm. się komunikują jakim, z jakąś złością, nie? Tak. że jeżeli coś jest nie tak, to się złoszczą. Tak. W Ale jest, bardzo by... często nie potrafią tej złości konstruktywnie wyrazić, tylko na przykład odpowala im, nie wiem, w jakąś agresję. Tak, albo w alkohol idą, albo w używki. No, w jakieś albo takie zachowania, ekstremalne zachowania destrukcyjne. Tak, nie? Tak. Natomiast wiesz, ja spotkałam się też z taką yy, opinią, że kiedy ja pamiętam parę lat temu opowiedziałem o swojej depresji, spotkałam się z dużym ostracyzmem. Społecznym. No bo facet mówiący o, wiesz, o depresji, o tym, że ma, 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 ma problemy natury psychologicznej, to to jest w ogóle wiesz. I, ale z drugiej strony. No właśnie, a co cię skłoniło? No bo jesteśmy po tej samej stronie e, barykady, bo mm -hmm. ja też powiedziałam głośno mm -hmm. o swojej depresji. E, co było? Po, porozmawiajmy chwilę o tym, co było dla ciebie ważne w tym, żeby to powiedzieć. Uznałem, że jeżeli stałem się jakąś osobą w jakikolwiek sposób publiczną, to chciałbym być słyszalny, no nie tylko z tego, że się ubieram fajne ciuchy i robi i moja żona robi mi zdjęcia. Mhm. Jakkolwiek jest to fajny element pracy, natomiast zacząłem sobie myśleć, że jeżeli moje życie jest coś warte i jeżeli ktoś, przypatrując się mojemu życiu, mógłby przejrzeć się w tym jak w lustrze i mogłoby to pomóc komukolwiek, no to come on myślę, że to jest gra warta, gra warta walki i, i, i dlatego, dlatego. Mieliśmy te takie podobne motywacje, bo ja też sobie pomyślałam, że jeżeli ja to powiem i chociaż jedna osoba tak. się zatrzyma i pójdzie na terapię, to znaczy, że zrobiłam coś bardzo dobrego już. Jadąc do ciebie, wiesz co, patrzyłem na statystyki z ubiegłego roku i y Ponad 200 tysięcy kobiet w ubiegłym roku leczyło się z depresji. Zgadnij, ile mężczyzn leczy się w tym samym czasie z depresji? O matko, myślę, że to będzie jakiś yy, totalna. 60 o... tysięcy. O... I to nie świadczy o tym, że dlatego, że my jesteśmy silniejsi. Bo wbrew mm. pozorom my jesteśmy silniejsi fizycznie, a psychicznie jesteśmy dużo słabsi niż, niż wy kobiet. No, i więc, więc jakby ja zawsze podaję te statystyki, jakkolwiek one brutalnie brzmią, ale to wtedy wybija argument ludziom, którzy na przykład mówią, żeby nie mówić o depresji albo o, 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 albo nie mówić, żeby facet mówił o emocjach. To ja mu wtedy pokazuję te statystyki i wtedy to z, to z reguły wybija ten argument, bo jednak to pokazuje, że nie jest dobrze w naszym kraju. Kto ci mówił, że facet ma nie mówić o emocjach? Nikt mi tego nie mówił, tylko ja po prostu tego nie widziałem, bo mój tata nie mówił o emocjach, mój tata e, w ogóle, e, jak, nas, jak, jak byliśmy mali. To ja te pamiętam, e, no, z takich, a nie innych, powiedzmy, wspomnień, i wydawało mi się, że, e, no, że jakby emocje i wszystkie takie związane te, z tym kwestie przynależą tylko i wyłącznie do kobiet. Ja tak dojrzewałem. Dlatego też nigdy nie mogłem stworzyć e, normalnej relacji. E, a ile lat już jesteś ze swoją żoną? Jesteśmy siedem. I wszystko dobrze. Wiesz to no, iskrzy między nami, ale co to, no to jest to, jak moja babcia mówiła, gdzie drwa rombią, tam wióry lecą i, i, i mówmy się. <laughs> <laughs> ale to nadaje też pikanterii i myślę sobie, ja jadąc do ciebie też myślałem o tym, jak, jak dużo pracy, jak, dużo, jak wiele się zmieniło się w naszej relacji z Wiktorią, że, że, że jednak my wchodząc w związek bardzo ciągnęliśmy każdy w swoją stronę. I musieliśmy wypracować taką sztukę upuścia na kompromisy w różnych płaszczyznach, żeby dojść do momentu, w którym, w którym jakby no mamy tak, wiemy, że gramy do jednej bramki. O. A wy, y, proces ten, w którym ty byłeś, czyli y, ty, ty Wiktorię poznałeś po załamaniu nerwowym? Tak, już, ona już się pojawiła, kiedy, już ja, kiedy ja już byłeś w sobie procesie... u, poukładałem w głowie. Zacząłem już układać sobie w głowie wiele czyli rzeczy. Czyli byłeś w terapii? Tak. I tak. wtedy pojawia się ona? Tak. tak, tak. Y, no i jak ona reagowała na to? Wiesz co, ja się śmieję, że ja z Wiktorią to mam trochę trafiłem jak ślepa kura na ziarno, bo no, trafiłem na, na bardzo odpowiednią kobietę, dlatego że moim wielkim problemem, pamiętam, budując relacje, było to, że ja miałem wielki kompleks swojej przeszłości, tego, jaki byłem i nigdy nie umiałem się otworzyć w stu przed kobietą, mm -hmm. żeby jej powiedzieć, słuchaj, taki byłem, tak wyglądało moje życie, a, bo bałem się odrzucenia. Paradoksalnie, a z Wiktorią tak. pamiętam, że weszliśmy w taką, w taką relację i zacząłem w niej widzieć kogoś więcej dla siebie samego. I pamiętam, że kiedy zaczęliśmy rozmawiać, kiedy ja się zacząłem przed nią uzewnętrzniać, bo już wiedziałem, że jakby będąc na terapii, przepracowując wiele rzeczy, że muszę ten temat, że to jest trochę tak, że należy się otworzyć po prostu przed drugą stroną, jeżeli chcemy z nią budować intymną, długą i jakościową relację. I kiedy, kiedy ja zacząłem się przed nią otwierać i zauważyłem, że nie ma odrzucenia, że jest zrozumienie i że jest akceptacja takiego stanu rzeczy, to to zaczęło kruszyć moje serce, to to zaczęło jakby powodować, że ta relacja zaczęła wchodzić na zupełnie inne płaszczyzny i wydaje mi się, że, no i nie wydaje mi się, no na pewno zaczęła po prostu cementować naszą, nasz związek i doprowadzać do tego, że no, jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. No właśnie, no bo partnerski związek charakteryzuje się tym, że nie powinno w nim też być tematów tabu, ukrywania niczego, powinno się grać w otwarte karty Tak. z takiego chociażby powodu, że... Wzajemnie sobie ufamy i nie powinniśmy się oceniać, nie? Tylko po prostu wspierać. Jeśli dwoje ludzi dojrzałych, świadomych decyduje się na to, że chcą razem iść przez życie, to no, powinni być przede wszystkim ze sobą szczerzy i uczciwi. Tak. I, i wiedzieć, co myślą, co czują nawzajem. E, nikt mnie tak dobrze nie zna jak mój mąż. Hmm. Wiesz co, kiedyś... Myślałam, naprawdę ani moi rodzice, ani moje przyjaciółki. To mam to samo. Nie ma drugiej takiej osoby, która mm. wie o mnie tyle co mój mąż. To mam to samo. Zdecydowanie tak. I, i nie robi sobie z tego jaj. Użytku jaj. Nie strzela do ciebie, w, w, nie. nie naciska tych guzików, mm -hmm. które mm -hmm. wie że są moimi czułymi punktami. Tak. Ym, bo to właśnie, bo to jest chyba główny lęk przed tym, jak chcesz się otworzyć przed drugim człowiekiem, że on to potem wykorzysta przeciwko Tobie, tak, nie? te Twoje słabości. piszę o tym w tym książce, że właśnie wykorzystywanie później w argumentach, kiedy dochodzi do kłótni na przykład, że, że się wyciąga rzeczy, o których partner albo partnerka Ci opowiedziała, to to jest najgorsze, co można zrobić. Bo, bo jednak uważam, że ta, ta szczerość i, i ta, ta otwartość na rozmowę um, to nie służy temu, żebyśmy później mieli argumenty w potencjalnej walce czy w kłótni. Potyczkach. W potyczkach. To, 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 ma, to ma bardziej właśnie zagłębiać tą, tą sferę re relacji. Tak, mi się czasami wydaje, że mój mąż mnie widzi taką nagą, ale nie mówię w kontekście nawet mm -hmm. nagą, bez ubrań, tylko mm -hmm. taką nawet bez skóry czasami, wiesz, tak. że jak się działy jakieś trudne rzeczy w moim życiu, to miałam takie poczucie, że wiesz, no, czasami jak się tak bardzo otwierasz, to ci się wydaje, że jesteś właśnie taki odarty, bez skóry, że jak ktoś cię dotknie, nawet tak Delikatnie ręką, mm -hmm. to aż to poczujesz, nie? <grym> tak. I, i, I takie mam e, uczucie właśnie z moim mężem. To bywa czasami trudne, mm -hmm. bo czasami bym nie chciała tak wszystkiego od razu na przykład mam jakieś przemyślenia, to on już to widzi, on już to czuje, on już to wie, on już pyta, co się dzieje. Ja nie, nic, nic. On mówi, proszę cię, no przecież widzę, więc tu się, tu nie ma, wiesz, i co w drugą stronę tak samo. Tak, wiesz, ja też, jak sobie patrzę na moją Wiktorię, mądra kobieta przy to jest w ogóle, naprawdę, to jest, to, jest, to, jest, to jest super sprawa, dlatego, że jak sobie widzę, kiedy Wiktoria widzi, że coś mnie gryzie, ona też jest nauczona mnie, ona wie, że nie powinna od razu wystrzelić, słuchaj, coś tam się stało, tylko, albo, tylko chwilę, ona tak? mi daje chwilę. To jest to, co jest świetne w naszej relacji, to jest ta pewna doza autonomii, którą mamy dla samych siebie. Mm -hmm. Że ja bardzo o to też walczyłem. To znaczy, wydaje mi się, że Wiktoria wyrosła w rodzinie, w której nie do końca pewnie był nacisk na, na takie kwestie. Ona wydawało się jej, że wejście w relacje, wejście w małżeństwo jest taką, że po prostu wszystko robimy razem, łącznie z kupą za przeproszeniem. <laughs> A ja jestem z kolei z tych osób, która bardzo ceni swoją autonomię i bardzo też lubię widzieć samodzielność, taką autonomię w moje partnerce. I, i, I to musieliśmy to u siebie wypracować, więc, więc ta, ta mądrość, którą uzyskała, którą też cechuje się Wiktoria, jest tak, że, że mamy tą taką dozę tej autonomii. Ona kiedy widzi, że coś mnie gryzie, to ona nie naciska, na pozwala, żeby, ta, żeby to wyszło ze mnie w takim czasie, w którym ja uznam, że, że to będziesz jest... będziesz gotowa. Tak, tak, na, na to. Eee, słuchaj, eee, czekaj, bo się tutaj zawiesiłam. Mm. No właśnie, a jak na przykład coś się między wami zbiera i coś narasta, no wiadomo, bywają tarcie, jak sam powiedziałeś, mhm. to też mam poczucie, że dobrze jest w partnerskiej relacji od razu wyjaśniać, nie? Na bieżąco. To jest super ważne. Powiem tak, z encyklopedycznego punktu widzenia powiem, że oczywiście tak. Z praktycznego punktu widzenia powiem ci, że niejednokrotnie latają, latały u nas talerze. Więc jakby... Służące w wyjaśnieniu na, i rozładowaniu napięcia. Na przykład, tak. My jesteśmy, śmiejemy się, że trochę jesteśmy jak takie włoskie małżeństwo, i jeżeli dochod... narasta u nas do jakichś takich sytuacji konfliktowych, czasami wolimy po prostu sobie wydrzeć pewne tematy. No dobra, ale chodzi mi o to, że to nie, to nie trwa zbieranie pod dywanem po prostu przez lata. No nie, i potem, przez lata jak wybucha nie. to już nie ma nie, co zbierać. Nie, nie, nie. Że po nie, nie, prostu nie, nie. ważne jest to, żeby na bieżąco wyjaśniać, tak. jaki macie na to sposób, czy to będą talerze, czy to <coughs> będzie szept, czy to będzie. Ważne, żebyście wyjaśnili, jakby finał tak. się liczy, nie? Tak. a to jak tam tak. dojdziecie, to jest wasza tak. metoda, wasza tak. prywatna I Aby była tylko relacja, z poszanowaniem drugiej osoby. Oczywiście, nie? bez rękoczynów. Talerze o ścianę, nie o żone. O podłogę. Tak. Ale naprawdę rzucałeś talerzem? Tak. Mieliśmy, ja mieliśmy nie bardzo nie napięto. Więc co to było tak, że urodził nam się Abel i był okres świąt Bożego Narodzenia, więc zawsze był dylemat, do kogo jedziemy ja najpierw. Ja widzę okresu świątecznego. I pamiętam, dylematów. że był taki moment, że po prostu mamy teściów jednych na pomorzu, moich rodziców mamy na Mazurach. My mieszkaliśmy wtedy w Warszawie i tutaj młody Abel, i w pewnym momencie przyszło takie przesilenie, że ja zacząłem, nie wytrzymałem, jak zacząłem rzucać talerzami. Wiktoria nie była, długo nie czekała, zaczęła rzucać jakimiś miskami. No, za, podłogę trzeba bo, za podłogę trzeba było zapłacić. A to były kafle <grym> to były panele drewniane. A, ale to się zdarzyło u was raz? Raz natomiast kiedyś pamiętam, że też zaczęliśmy rzucać jakimiś, jakimiś rzeczami, które nam się podwinęły pod, pod, pod rękę. To chyba były dwie takie ekstremalne sytuacje, które po ja prostu muszę rzucić tak, talerzem. Tak, mi Coś Brzmia minęło w sobie. <grym <grym muszę to... odgonić. Ciekawe doświadczenie. Nie, ja to, ja, ale ja też ja się to też potrafię bardzo złościć. Natomiast im jestem starsza tym. Też widzę, jak dużo mnie taka taka, wiesz, taka złość, taka, że tak właśnie tupać, rzucać coś, ile mm -hmm. mnie to później kosztuje fizycznie. Tak. Więc staram się już do takich sytuacji nie dopuszczać, tylko po prostu wyjaśniać, wyjaśniać na bieżąco. Ale też korzystać z technik medytacyjnych, czy chociażby, umówmy się, z, z olejków o, CBD. To no. jest myślę też dobry link tutaj. Dobra, to jak my o olejkach, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest Air Health. E ja od razu powiem tylko bo jestem królową dygresji lubię zapominać, że ja mam dla swoich słuchaczy kod rabatowy. Hmm. Co się totalnie opłaca, bo te leki, jak wiesz, jak wiesz, bo słyszałam, że stosujesz tak. i to długo i dużo. I, długo i dużo. <laughs> Zaraz cię zapytam <laughs> o to, że ten kod się totalnie opłaca. To jest 20% zniżki plus darmowa dostawa na hasło US. Będziecie mieć wszystko w opisie odcinka, wszystko jedno czy dużymi czy małymi literami. Ehm, na zdrowie. Na zdrowie, bo tak, ja też stosuję CBD. Um, ja zaczęłam też zwierzenia będą. Hmm. Ja zaczęłam chyba głównie dlatego, żeby lepiej spać. A ty. To jest to sama, to, 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 to sama, ta sama motywacja. Ja cierpiałeś przez lato... na, dep na depresję, no. być na bezsenność? Tak. I przez lata nie, 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 miałam bardzo, bardzo kiepską jakość snu. Ale zasnąć w ogóle to czym, nie? No, oczywiście, że tak. Boże, powiem Ci, że do tej pory też cierpiałam przez lata na bezsenność i też brałam leki, mhm. żeby spać, tak. które potem działały tak, że nie mogłam się otumaniona. obudzić mhm. I musiałam wziąć lek, żeby się obudzić i funkcjonować. Mam taki epizod za sobą, i tak bardzo wiem, że nie chcę po prostu tam już wracać. nie? Ja Dlatego... mam to samo i, i, i szukając, że tak powiem, rozwiązania yy, wpadłem na, na, na właśnie na olejki CBD i powiem Tobie szczerze, że ja byłem zszokowany, jak po pierwszym użyciu, ja po prostu odpłynąłem, mnie nie było. Miałem pierwszą noc, w której przespałem... Od godziny tam 23 załóżmy, bo ja się później wybudzam o godzinie 1, godzinie 3. I nie mogłeś o, później chwilę jeszcze, o, oczywiście, zasnąć, tak? Tak, tak. tak. Więc ja chodziłem po prostu jak neptyk, a, a tutaj się okazało, że kurczę, wystarczy po prostu parę kropel. i naprawdę to tak, tak bardzo poprawiło jakość mojego snu, że ja zacząłem to sprzedawać w, w, w całej swojej rodzinie. Teścią, <grym> teścią moja żona, moja Wika też, 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 to, też to sobie serwuje. Teściu miał bóle jakiegoś barka, barku i mówi, że, że jemu to pomogło na, na na, na, na właśnie na bulbarku. Więc jakby jest szerokie zastosowanie i, i uważam, że, że, że a poza tym to jest to naturalne. No właśnie, nie sobie nie jesteś żadną. w stanie zaszkodzić, może tak, ci tylko pomóc. Tak. Ale właśnie różne są, powiem ci, teorie na temat CBD. Jedni mówią, że to działa, jedni mówią, że to nie działa. Ja myślę, że dużą, duże znaczenie w każdej rzeczy, którą w ogóle robimy w życiu jest to, czy podchodzisz do czegoś z otwartością, tak. Czy na przykład ktoś ci dodaje, no to tak samo jest jak spójście ma na terapię. Jak ktoś ci powie, idź na terapię, bo ci to pomoże i pójdziesz nieprzekonany, to dupa, to to... nic nie wyciągniesz tak, stamtąd, tak, nie? Tak, 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 A jak pójdziesz, bo chcesz, tak. no to jesteś w stanie wyciągnąć. myślę, że to, że to też ma te, trochę takie działanie, że, że jak w coś wierzysz, to to działa. Ja, ja widzę po prostu, wiesz kiedy ja najbardziej widzę, że to działa? Mhm. Jak zapomnę przez parę dni wziąć. Ale wiesz, ja nie zapominam. A ja i to... A mi się zdarza na przykład, nie wiem, <laughs> dwa dni nie wziąć, i już czuję, że już mi się wszystko zaczyna rozjeżdżać, rozregulowywać i że właśnie gorzej śpię, potrafię czasami w nocy wstać, mm -hmm. że nagle wiesz, mnie olśni, oh! dlatego, <śla> dlatego, <śla> dlatego idę sobie wziąć CBD. Teraz już sobie właśnie postawiłam nawet przy łóżku, ale mój syn wszystko ściąga ze stolika, <śla> więc dlatego też zapominam, bo on to po prostu gdzieś mm -hmm. mi zabiera, mm -hmm. bo on sobie lubi gryźć ten taki gumowy koreczek. Gumowy koreczek. Słuchaj, no dobra, e, CBD, a co jeszcze robisz? No bo zmieniłeś całe życie, wydaje mi się. Przede wszystkim wyjechałeś z miasta. Tak, to znaczy. Co, um, Jezu, ale o tej męskości porozmawiamy jeszcze. No, no, <noise> bardzo mnie w ogóle zaciekawiłeś jako człowiek. Wiesz, będąc menelem, jak to brzmi ponownie, <noise> i działając w mediach, ja też zacząłem zapędzać się w kozi róg. To znaczy, ten, ten świat mediowy, zresztą znasz go z autopsji, jest fajny, on nęci ale on też jest taki w ogólnym ujęciu próżny, męczący. męczący, więc ja jakoś tak w pewnym momencie zacząłem się bardzo męczyć psychicznie i zacząłem dochodzić do wniosku, ty stary, ty wracasz do punktu, z którego wyszedłeś. I wiedziałem też o tym, że praca w mediach charakteryzuje się tym, że dzisiaj na górce, jutro pod górką. I wcale nie, nie musi być tak, że ten menel będzie dawał dla mnie finanse do funkcjonowania mm -hmm. mojej rodziny. Wiedziałem, że muszę, jak muszę o myśleć o czymś innym jeszcze. I staliśmy przed dylematem tego, czy kupować mieszkanie w Warszawie no i jakby zostawać tutaj, czy, czy, czy być może wykorzystać kawałek ziemi na Podlasiu, w otulinie Biebrzyńskiego Parku Narodowego, gdzie urodził się mój tata i zainwestować oszczędzone pieniądze w, w coś, co stworzymy dla ludzi, taką przestrzeń slow bo też zauważyliśmy taką rzecz, że ludzie boją się nic nie robić, to znaczy my tak pędzimy, że po prostu mamy wrażenie, że jak nic nie robimy, to to, to jest złe. To, 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 to jest złe w ogóle, wtedy. wiesz, bo ci coachowie na przykład o tym mówią, ty musisz przejść do przodu i nienawidzę coachingu, tego takiego Jesteś zwycięzcą. Agresywnego. Nienawidzę i uważam, że on robi bardzo dużo szkód. E, I jakoś tak zaczęliśmy patrzeć na to, że warto jest nic nie robić. Po prostu czasami warto jest po Ale czy prostu. czy my nic potrafimy nie robić. nic nie robić? No dlatego stworzyliśmy tu the Las, w którym uczymy ludzi, jak nic nie robić. To znaczy tam jesteście, tam goście są otoczeni właśnie tym biebrzeńskim parkiem narodowym, e, po prostu leżą na łóżku, jedzą, kąpią się w beczce fińskiej, e, chodzą, chodzą na spacery do lasu. I po prostu są pozbawieni jakichś takich bodźców, które nas, które nas na, na, wpływają na nas destruktywnie. Macie tam internet? Jako taki. No, bo czasami przyjeżdżają goście, którzy potrzebują popracować. I, i jakby, no i wracając do punktu, dlaczego wyjechaliśmy. Jakby postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Ustaliliśmy, że jeżeli to nam nie wypali, to my będziemy mieszkać w tych domkach. W jednym domku dzieci, w drugim domku my. Na szczęście to wypaliło. A gdzie A wy, dom... wy mieszkacie w takim razie? My, my mieszkamy, jest co, wynajmujemy na razie jeszcze kawał domu, kawałek domu w miejscowości obok, ale teraz już zaczynamy budowę naszego domu. Bo Czyli nie zostajecie roz... tam? Zostajemy definitywnie. To znaczy, powiem tobie szczerze, że doszedłem do momentu, w którym zacząłem uzmysłować sobie, że wolę zmęczyć się fizycznie, nosząc drewno dla moich gości, sprzątając beczkę fińską, niż męczyć się psychicznie na zasadzie takiej, że nie wiem, nie mam statystyk, które mogę doprowadzić dla swojego klienta, że będę się stresował, czy, czy ludzie nadal będą mnie lubić, czy, mm -hmm. zmę... czy ludziom będzie nadal drodze z Menelem. Ja zacząłem, wiesz, to, 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 to zapędziłem. Ale Menel istnieje. Istnieje, działamy cały czas. znaczy, wiesz, ja trochę zmieniłem tematykę. Z takiego modowego sznytu wszedłem właśnie w tematy z męskością, z ojcostwem, z takim... Slow life'em. Slow life'em I, i to chcę dla ludzi dać. A jak ludzie to odebrali? No bo oni cię kojarzyli jednak jako chłopaka, który przed, do przodu, dobrze <laughs> wygląda, chodzi w super ciuchach. Wydaje mi się, że... A teraz jesteś w kraciastych koszulach. Tak, umówmy się, no na. No, no nie jesteśmy zupami pomidorowymi, który, którą Którzy mają, które, które mają być lubione przez wszystkich. Część ludziom jest ze mną po drodze, części ludziom jest ze mną nie po drodze. Natomiast najważniejsze jest to, że ja się pozbyłem takiego ciężaru jakby zmuszania, może nie zmuszania, ale takiego, o, takiego organizowania swojego życia, że podporządkowanego Menelowi. Mm -hmm. Że ja już teraz mogę, ale nie muszę. Staram się robić to na, na takim luzie. I wydaje mi się, że dzięki temu ja troszeczkę jakby nabrałem takiego świeższego spojrzenia. A poza tym, wiesz, no to ta to poczucie misji związanej z ojcostwem, z męskością i tego, że ja chcę poruszać te tematy, że chcę, chcę mówić o tych rzeczach, pokazywać, że, że, że jak można funkcjonować. I jeżeli to, tak jak powiedziałem, no, pomoże chociaż jednej osobie, no, to, to, to jest taka, ta, 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 taka oddolna, to oddolne poczucie misji, które chcę serwować ludziom. Między też oczywiście stylówkami, bo to też się na czasami jeszcze pojawia. Popatrz, zapowietrzyłam mm -hmm. się, bo mm. w ogóle jakoś, nie wiem, e, całe oczy mi się przeniosły e, tam, gdzie ty mieszkasz teraz. <laughs> tak opowiadałeś o tym, że <laughs> zobacz, ja tam się po prostu znalazłam, a widziałam na twoich zdjęciach jakieś mm -hmm. różne fragmenty tego waszego życia i po prostu chyba ci pozazdrościłam też tak. E, tak po, po, ale tak, wiesz, nie że tych ten, mm -hmm. tylko mm -hmm. że fajnie masz. No. Mamy fajnie. To znaczy, też patrzę na dzieciaki swoje i, i, i śmieję się, że e, jakość dzieciństwa mojego syna Córka ma pół roku, więc jeszcze jakby na razie tam ciąga butle, nic więcej od nie potrzebuje. Natomiast patrzę na, na, na Abla i wydaje mi się, że jakość jego dzieciństwa jest tym większa i więcej ma brudu pod paznokciami i to jest super, bo, bo on Doświadka. doświadcza kur, obecności z kurami. Boże, ja muszę do Ciebie przyjechać, bo mój <laughs> syn po prostu kocha, teraz jest na etapie kur, no. kocha kury i koniki. I, i domki z żuczków, taplanie się w piasku, to jest takie dzieciństwo, które ja pamiętam, które my mieliśmy. I jakoś tak nie przemy do tego, ale jednocześnie też właśnie to, 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 co zawsze podkreślam, nie okradamy go ze świadomości tego, że świat jest różny. Że istnieje, że, inny świat. Że, że, że są ludzie, którzy mają inny kolor skóry, inną orientację, że, że są takie miejsca jak Warszawa, że jest, przyjeżdżamy często do Warszawy. Do Galerii Handlowej. Oczywiście, że tak. Zabieram go na metro. On uwielbia metrem jeździć. To jest w ogóle, wiesz, ma oczy jak 5 złotych, bo choć to, to na metro, choć to, to na tramwaj. <grym> e, więc jeździmy z nim, żeby on też poznawał świat. Oczywiście to nie jest tak, że my się wiesz, zabunkrowaliśmy tam w tym. W tym w tym, na tym Podlasiu i, i moje dziecko po prostu wyjdzie w wieku 18 lat, zleży się ze światem i <grym> wiesz, o co chodzi. Nie, 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 to, to są to, to, inni ludzie. Nie, my chcemy po prostu tak. Nasze świadome rodzicielstwo polega na tym, że na pewno patrzymy na to, co nasze dziecko je, jak, jak, czym jest otoczone, jeżeli chodzi o taką naturę i obcowanie właśnie z naturą, ale jednocześnie też, żeby miał świadomość tego, że świ, jak świat jest skonstruowany i co jest, co, jakby jacy są ludzie, żeby on... później jak jak sobie drogowym. No i tutaj mamy dylemat, powiem to tobie szczerze, bo e, ja jestem e, wielkim przeciwnikiem systemu edukacji, który panuje w naszym, w naszym kraju. Nienawidzę go, uważam, że który jest... Który idzie e, ku gorszemu. Tak, i, i on mnie bardzo zniszczył, on niszczy, niszczy bardzo też uważam e, obecne rzesze młodych ludzi. Zastanawiamy się nad homeschoolingiem, mhm. aczkolwiek po, po półtora tygodni obecności z dziećmi, kiedy chorowały... To jest nie dosyć wiem, wymagające. czy moje nerwy. Yy, <laughs> Może na kupce CBD więcej <laughs> na ten natomiast, okres. <laughs> natomiast wiesz, co? Zastanawiamy się. Nie wiemy nie wiemy jeszcze, co mamy, jeszcze chwilę czasu. Ile macie jeszcze? Ile ma teraz lat? On ma trzylatka. trzy lata. No, natomiast, Czyli co natomiast, w szkole nie będzie chodził do przedszkola? Chodzi do klubiku, mamy we wsi klubik malucha. Czyli ma kontakt z Mama, mama, ma, 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 ma klubik malucha y, i, i ma podwórko za płotem, którym biegają krowy, więc to jest taka. Y, obok <laughs> gdzieś tam rzucają gnojówkę na pola. Więc, więc to jest też śmieszne. Wydaje mi się, że zobaczymy, jak będzie szło. Natomiast jeżeli, mam być szczery, jeżeli system edukacji będzie szedł w tym kierunku, w którym idzie, to, to raczej pewnie zdecydujemy się na homeschooling. No, powiem ci, że ja się sama zastanawiam, co tu zrobić. W... Moje są dzieci w, państwowych, w państwowej szkole mm -hmm. w podstawowej, mm -hmm. ale no, starsza ma jeszcze dwa lata, nie wiem, mm -hmm. co będzie dalej, ale mm -hmm. młodsza jeszcze ma cztery. Mm -hmm. Na przestrzeni czterech lat się może sporo już zmienić, tak, myślę. Tak, bo tak, to tak. idzie w jakimś totalnie złym tak. kierunku. No, trochę tak, zgadzam się z tym. No, są jakieś też szkoły demokratyczne, coś, no dobra, ale nie o tym. My dzisiaj o męskości słuchajcie. I czy według Ciebie jest kryzys teraz męskości? Ja dostawałem cięgi za te słowa, wiesz, bo, bo pamiętam, no że teraz... ilekroć nazywałem. Ja jakiś czas temu w ogóle stałem na straży, że nie mamy kryzysu męskości, że redefiniujemy pojęcie męskości. I jest to prawda poniekąd, ale. No kurczę, patrząc na, na statystyki, o których już mówiłem w temacie depresji, ale też chociażby w kwestii samobójstw. Za ubiegły rok mamy popełnionych 6 tysięcy samobójstw, z czego blisko 5 tysięcy to są mężczyźni. Więc coś jednak jest na rzecz. w twojej książce, że jak mężczyzna się decyduje na samobójstwo, jest po prostu to jest skuteczne, a kobieta tam by taki Ona gdzieś zdanie, że podświadomie. Jeszcze liczy, że ją się uratuje, tak, tak. I wydaje mi I to się. To jest że... naukowo gdzieś. W ba... do... Tak, a tam odnosi chodzi, się tak? do, do badań, okay. że, że jednak no, mężczyźni decydują się na ten krok robią, to po prostu skuteczniej. E, więc. Jestem zdania, że na pewno mamy redefinicję męskości, ale jednocześnie uważam, że jest pewien problem związany z męskością, z tym, że wrócę do przykładu z wczoraj. Jedna z Marek Odzieżowych wychruszyła z taką mikrokampanią, mężczyzna nie, nie, nie prosi o pomoc. I małymi literami jest napisane, bo ma aplikację tam do tego, do, tam do ubierania się. Naprawdę? Tak, i to, i to w ogóle Marka Odzieżowa, która, tego nie która kuźwa charakteryzuje się, kurde, taką wiesz, wielką tolerancyjnością. W ogóle nie, nie kumam tego, tej, tej akcji, którą zrobiła. I wiesz. Patrząc na, Kurczyk, to jest słabe. patrząc na mikroskalę, no okej, okay, no niby stereotypowo popatrzyli, że mężczyzna nie prosi o pomoc, bo sobie no, bo ma aplikację, ale z drugiej strony które my chcemy się... Przez lata wychowywaliśmy się właśnie nie prosząc o pomoc. No. I mamy, co mamy. Więc jakby myślę, że mamy jakiś problem. Mamy, mamy jakiś problem z tą, z tą męskością. Wy wydaje mi się, że rośnie rzesza mężczyzn, która, która naprawdę bierze byka za rogi i która jest, staje się takim um, fajnym obrazem tego, jak może funkcjonować obecny mężczyzna w obecnym świecie. I chcę wierzyć, że jesteśmy tym pokoleniem, które będzie, które zapoczątkowało zmianę i być może za, za, pale, za rad, lat parę nie będziemy mówić o, o, o jakimś takim kryzysie tożsamościowym w tym aspekcie. No, Choć, chociaż też wejdę ci słowo, duża rola w tym też kobiet. No chciałbym właśnie. bardzo. A apeluj może. No, chciałbym bardzo, drogie panie, żebyśmy, bo, bo, bo czasy są bardzo Wam sprzyjające, a mam wrażenie, że trochę wylewamy też dziecko z kąpielą w temacie, właśnie w temacie mężczyzn. Myślę sobie, że Dużo zależy od wsparcia kobiet. Dużo zależy. Od, 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 od naprawdę, uważam, że dużo zależy. A jest Ale trochę... rozwin, rozwin, rozwin. Jak Więc o tak. Wiesz co, no właśnie, tak, żeby jakby dawać mężczyznom przestrzeń do tego, żeby oni mogli zacząć się otwierać. Żeby nie było sytuacji, przecież ostatnio czytałem artykuł na głównej stronie Onetu a propos o, o depresji męż... tak, jednego mężczyzny, którego partnerka po prostu zaczęła się nim brzydzić. Bo. No, bo zaczęła patrzeć na niego jako tego słabego e, i tak sobie Jak myśl, się zachorował, tak? Tak, jestem ja myślę, A. o czym my rozmawiamy w ogóle. Mam sytuację z własnego podwórka, mój znajomy leczący się na depresję, e, będący leco, le, le, lecący na lekach. E, wiesz, jak to wygląda? No, generalnie ledwie co egzystujesz tam. Mhm. No, nie mówimy o żadnym seksie w tym momencie, mhm. na przykład w jego przypadku. Wyobraź sobie, że jego partnerka potraktowała, jego depresję potraktowała jako zaproszenie do zdrady. Mhm. Wiesz, no o czym my gadamy w ogóle? Przepraszam, że ja sobie myślę, że nie. No z jednej... nie ma świadomości, kurczę. Za, wiesz, no i w ogóle, jeśli chodzi o temat depresji, tutaj też go poruszałam jest cały czas yy, to na pograniczu tego, że sobie ktoś coś wymyślił, tak, yy, uroił. Tak, i grał, albo się no. chowa mm -hmm. za tym. Mm -hmm. Najlepiej pójść do wojska, nie? To nie mieliśmy depresji. Tak. <laughs> Dokładnie, albo się wziąć za robotę. Tak. No, to, klasyk. to są właśnie takie stereotypy. Słuchaj, no właśnie, jeszcze te stereotypy tam bardzo bróżdą i tutaj też chciałabym i zawsze to robię, jakoś odczarowujemy. Jakie pamiętasz stereotypy ze swojego życia, takie, które Cię ukształtowały, takie, wiesz, ze strony chłopaka, nie? Bo ja mam dla dziewczyn, czyli właśnie, że dziewczynka się nie złości, bo złość piękności szkodzi. Miałam też bardzo duży problem w wyrażaniu złości. Mhm. Albo, że lepiej się nie wychylać. Albo... No bo wiesz. Kwestia, wydaje mi się, że w moim przypadku to zdecydowanie była to, była to kwestia emocji. I tego, tak, że facet nie ma emocji, na pewno nie może facet mówić. Facet nie prosi o pomoc. Nie? Myślę, że sfera seksualna. Bo mi się, wiesz, ja edukowałem się na pornosach. Mhm. Jak większość moich kolegów. I mi się wydawało, że... Że tak wygląda seks. To są, wiesz... I wielkie fiuty, multi, wielkie, wiesz, cycki. wielkie cycki, wielkie, multi, wiesz, multiplikowanie orgazmu. A później, wiesz, człowiek zaczął mieć swoje życie seksualne i, o kurde, myślisz... Mm -hmm. i, I twoja Czyli samoocena... To no jest, jest chyba nie tak, nie? Twoja samoocena A w ogóle to leci w na jakieś słabe laski. <laughs> I dopiero, nie, tak jak tak, nie tak, Tak, więc jakby wydaje mi się, że chyba te dwie sfery, to były jakieś takie, z których no, które, z którymi ja się... Te stereotypy, które musiałam u siebie przepracować, zrozumieć i zobaczyć, że że po pierwsze mamy emocje, możemy o nich rozmawiać, prosić o pomoc, a seks może być fajny, fajny i, i jakościowy, ale on nie musi um, od samego początku być po prostu taki jak na tych pornolach, mm -hmm. gdzie on tam leci na, po prostu na jakichś narkotykach i, i umówmy się, no to, to, to życie tak nie wygląda. Życie też nie wygląda jak w filmach. Nie, w filmach. dokładnie. No Komedie romantyczne są <laughs> też tylko i wyłącznie komediami romantycznymi <laughs> i miłymi filmami do oglądania. Testosteron, bo mm. musimy coś powiedzieć. Musimy, musimy bo wiesz, neguje się bardzo testosteron. I Ewa jest właśnie jednym z tych lekarzy, która bardzo zwraca uwagę na poziom testosteronu. I ona bardzo. Wiesz, Kaja obarczała testosteron za wszystkie zło, no zło świata. I, I kurczę, uważam, że kocham Kaję, uważam, że jest świetną artystką, ale kurczę, zrobiła dużo złego tym tekstem, bo uważam, że testosteron jest tam potrzebny. Musimy dbać o jego, mierzyć jego wolne, ilość tego wolnego testosteronu. Dlatego, że on wpływa na poziom libido, on wpływa na to, że jak mężczyźni funkcjonują i on też przekłada się, tak jak wy macie swój estrogen, my mamy swój testosteron. I e, nawet Ewa podaje tam jasne badania, w których bo mówi się, że testosteron odpowiada za agresję, co jest nieprawdą, bo Ewa to e, obala mm. ten argument. E, on jest potrzebny. I należy jego kontrolować, należy, wiesz, no, kobiety chodzą do endokrynologa, dbają o swoje hormony. U facetów, co, nie mamy hormonów? No mamy te hormony, no też one funkcjonują. E, dlatego tak ważnym jest, żeby dbać o właśnie poziom testosteronu. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy z Ewą i Ewa, mi mówi, że słuchaj, pięć stosunków w tygodniu. Ja się tak na nią patrzę. Poszolałaś? Ja mówię, stara, to przecież... Ja mówię, Codziennie prawie. Ja, mówię, ja nie powiedziałam tego na głos, ale sobie pomyślałam no nie, to chyba znowu jakieś kompleksy wejdą, ale wiesz, z drugiej strony zgadzam się z tym, że... że ale je, co... tak powinno być? Ewa zwraca na to uwagę, że generalnie dobrze by było, żeby facet... facet nie powinien gromadzić swojego nasienia. Okay. Bo to się przekłada Boże, na... muszę się wziąć do roboty teraz. <laughs> nie, no, no, dobra. Ale wiesz, jest też masturbacja, no, jakby, yy, co, co Panowie, też odczarowuj... do, do odczarowujemy, bo, bo, bo wiesz, kiedyś o tej masturbacji też mówiono, no, to, no, że to jest złe. Nie no, w ogóle wiesz, jeśli chodzi o seks, to też dużo się zmienia, ale też myślę, że jesteśmy jeszcze w czarnej dupie, że fa... i tu faceci też robią, że oni po prostu nie zauważają, że kobiety też chcą mieć przyjemność i że mogą, no, a kobiety... Dokładnie nie dopominają się, no mhm. bo skoro tyle lat tak było i, i też jakby ta masturbacja u kobiet jest takim wiesz, tematem Ale A powiem, żeby nie było tak poważnie, to opowiem ci anegdotę z naszego, z naszego życia. Bo o, czy e twarz ona o tym wie? Wie, wie, Słuchaj, umów. <laughs> powiem to mówił? tak, żeby to było przyjemne, żeby to nie było jakieś takie, bardzo lubię profil Kasi, Kasia, co z tym seksem? Mhm. I no i tak by się oglądam ich relacji, to ona powrzucała jakieś takie relacje a propos sprzętów, które mogą tam sobie, wiesz, które tak. mają sobie urozmaicić, więc padłem na świetny pomysł, mówię, zrobię, zrobię swoją wice niespodziankę. Nie Coś zakupiłeś pięknego. No tak, pokupowałem parę, parę gadżetów. No i pochowałam to pod poduszkę, wiesz, no i tam to szło. Mikołaj. Zaczęły, no i taki podjarany mówi, że to na pewno rozbudzi nasze życie. Znaczy, ono jest rozbudzone, ale że jakby to doda, No, jak masz 5 lat w tygodniu, a macie dzie dzieci doda małe. Kurde, wystrzeliłem z tymi niespodziankami, ty no... Pff. Nie co? poszło, to było tak głośne, tak nam popsuło całą, wiesz. bo Wika zaczęła się śmiać, ja zacząłem się brechać z tego samego. <laughs> się śmieję, że To Co kurde? teraz się dzieci bawią tym w piasku? Nie, no jakby mamy to schowane, <laughs> czy znaczy nie, jakby używamy tego, uczymy się tego używać, może tak, bo ja po prostu chyba wyleciałam z grubej rury. Natomiast <laughs> natomiast śmieję się, że zaczęliśmy się bawić z seksem. No ale widzisz, to co powiedziałeś, zaczęliśmy się śmiać, zaczęli, rozśmieszyło nas, to to jest też ważne, żeby nie być w tym łóżku po prostu. Chłodą wiesz kłodą, na zasadzie takie, że to jest moja powadzi. przyjemność naj. Ważniejsza, bo to jest trochę My też się tak, też że. W tak, i czasami, wiesz, czasami jest tak, że. No to no nawet na przykładzie tego, no, że jakby, no, ja jakby poczułem satysfakcję z tego wieczoru, Wiktoria niekoniecznie. Ale co, co Kamil robi w te, co powinien zrobić partnerski facet? Zakasać rękawy i się wziąć po prostu, żeby mm -hmm. i kobieta poczuła tą satysfakcję, a nie na zasadzie, że się odwracamy teraz na plecach i jakby Weźbimy. tematu nie ma. Więc jakby to jest. No właśnie kurde, no, ale tylko to że jest, tu też mądra kobieta po prostu zaczyna też musi też być wsparciem, a nie na zasadzie mógł w nosie. Tylko takie takiej Nie się domyśli, nie? Albo Właśnie dziewczyny, domyśli. to jest ważne. Cały czas też o tym mówimy, że oni się nie domyślą. Tak nie samo jak my się nie domyślimy, chociaż nie... jesteśmy bardziej domyślne, ale oni się nie domyślą. Jak chcecie mieć satysfakcję seksualną, która wam się należy i gwarantuje wam, że jak będziecie miały udane życie seksualne, to no nie wiem ile, jaka proporcjonalnie część problemów przestanie być taka wielka, no bo generalnie ogromna ilość stresu schodzi, nie? Jak masz po prostu orgazm, jak masz fajny seks. Więc y, warto też z facetem o tym porozmawiać. I to nie, jeżeli masz partnera w domu, to nie powinien być jakiś temat tabu i temat tak. do wstydu. tak? No bo też po to jesteśmy razem, żeby sobie tą przyjemność dawać, nie? Zdecydowanie zrezygnowanie z tego to w ogóle jest naprawdę... Yy... Albo udawanie orgazmu. W ogóle to jest też na mnie jakaś taka, o, to, taka wrzutka do, do pań, bo my no. faceci nie mogą udawać orgazmu. Nie, nie Ale nie możecie udawać orgazmu, ale możecie mieć tylko jeden. Nieprawda. A my możemy mieć parę. Nieprawda. Dobra, no, to później sobie pogadamy jeszcze przy kawie słuchaj, bo nie wiem, czy te dziewczyny to dźwigną, bo to jest taki dosyć odważny odcinek tam się zrobił. Yes. A te, ale w ogóle chciałam właśnie powiedzieć, żebyście ten odcinek może włączyły, mogłam to powiedzieć na początku, ale bardzo często słuchacie po dwa razy. Włączcie sobie ten odcinek po prostu głośno, ponieważ dzisiaj jest kobieta i mężczyzna, to możecie posłuchać tego ze swoimi partnerami. Po prostu jak oni nie chcą, to włączcie na głośniku i po prostu Coś tam zawsze do ucha wpadnie. Coś tak podprogowo, jakieś komunikaty dolecą. Panowie, pozdrawiam was serdecznie, jeśli właśnie ten zamach na was został zastosowany i mnie słyszycie. No i widzisz, właśnie fajnie, jakbyśmy się śmiali, jakbyśmy byli partnerami, jakbyśmy byli kumplem hmm. i kumpelką, pomimo hmm. tego, że jesteśmy mężem i żoną. Nie? Hmm. I to jest dla mnie na przykład w mojej relacji najważniejsze, że mój mąż jest moim najlepszym kumplem. Hmm. I ja, pandemia nam pokazała, że... My się naprawdę super w swoim towarzystwie czujemy. My też. Fajnie sobie to wypracowaliśmy, pamiętam jeszcze, no. że to jest. No tak, że zauważam, no. że doszliśmy do takiego momentu, w którym, tak jak mówiłem, no, każde parło w swoją stronę, i jakby doszliśmy do takiego momentu, że lubimy razem sobie odpalić wrotki razem tam wyśmiać siebie nawzajem, jak ktoś tam, ktoś na, nawali, ale jednocześnie też umiemy być sami. Mm. Tak, 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 no ja nie mówię ciągle o tym, żeby, tak, żeby tak, być tak, non-stop, tak, wisieć no na to sobie, o tej właśnie autonomii. Arystotelesa. Żeby każdy miał, żeby każdy miał swoją część osobną i mm. dzięki temu możecie szczęśliwą, wspólną Ty. budować, nie? No tak. bo ym, no też zawsze mówię, że ciągle dzisiaj mówię, ciągle zawsze, zawsze, bo za dużo tych odcinków już nagrałam i ciągle już mi się wszystko przypomina, że gdzieś coś mówiłam, Natomiast o tym, że żeby kobieta sobie znalazła, nawet jak jest na tym etapie, kiedy jest bardziej poświęcona pracy domowej i skupieniu na dzieciach, mhm. żeby jednak miała coś swojego, nie? Co też jest do was prośba, mhm. pytanie, apel, żebyście po prostu wzięli dzieci na chwilę, żeby ona mogła, nie wiem, zrobić sobie jogę, medytację, trening, bardzo cokolwiek. Że, nie? Bardzo ważną rzecz poruszyłaś. To znaczy, my to też, Ewa, na to zwróciła uwagę, że. Mamy teraz takie czasy, w których właśnie bardzo ważnym jest, aby nasze dzieci zauważały różnice wynikające pomiędzy płciami też, że jakby widzą mamę i tatę, i to znaczy, i ta tak obrazuje to takim, że mężczyźni tak na przykład są zaoferowani do tego, że wie, zaczynają sprzątać, że się sprzątać chałupę, mhm. prać, i tak dalej, co jest super. To jest super. Natomiast uważam, że, że dziecko też musi widzieć jakby takie różnice wynikające z płci. Czyli na przykład tego, że właśnie że mama pójdzie sobie z koleżankami na winko. Hmm. Wiesz co chodzi? Wpadną do niej przyjaciółki, żeby one też mogło to zaobserwować, że mama ma też swoje życie, a nie lata od pralki do suszarki. E, o kuchenkę zahaczając. O, o kuchenkę zahaczając. Ale jednocześnie widzi też to, że facet nie ma problemu wziąć mopa, albo wziąć albo szmatę i sprzątnąć kibel, mu... albo ugotować. Wiesz o Więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo to będzie kreowało te, to, to kolejne pokolenie, które będzie nauczone tego, że m, jest partnerstwo, ale jednocześnie takie, będzie te, świadome tego, że są pewne elementy, w których się różnimy. I ono będzie umiało wyłapać te różnice. No ale poczekaj, bo ja się zgubiłam. Czyli no. co na przykład? Jak, jest, jak, że co, jak się różnimy? No, czyli jednak kobieta do garów? Nie, nie kobieta do garów, <laughs> ale na zasadzie takiej, że e, kobieta może chcieć na przykład spędzać inaczej czas wolny. No. Na przykład. No, facet z kolei będzie, będzie go spędzał zupełnie, nie wiem, pójdzie do garażu masterkować. A, chodzi ci o tą autonomię, tak? Że tak, każdy ma tak, swoje zainteresowania. Tak. Niekoniecznie przypisane stricte kobiecie. No bo na przykład wczoraj poszłam do księgarni i mówię, że chciałabym książeczki. Mhm. A dla jakiego dziecka? Ja mówię, no ma półtora roku. Mhm. Ale dziewczynka czy chłopczyk? No właśnie. Pierwsze pytanie, które padło, ja mówię, czyli dalej jest rozdział na płeć, tak? tak? A pani się tak, wiesz, zmitygowała i mówi, nie, nie, chodziło mi bardziej, czym się interesuje. Mhm. Ja mówię konikami i kurkami. No. no. No, właśnie o to chodzi, nie? W skrócie. Chłopczyk, no po prostu ma teraz fazę na kury i na koniki, uwielbia. No więc kupiłam też jakąś tam o autkach. Mhm. No ale, że bierz no gdzieś tam cały czas jest ten rozdział, nie? że na, na płeć i chyba tego całkiem nie zlikwidujemy też. No nie, bo... Ja uważam, że to jest głupota, wiesz, próbować, próbować mówi, jakby dążyć do takiego zrównania tego wszystkiego, bo cały fenomen. Jakby świata istnieje, na, polega na tym, że właśnie oni się różni, że jesteśmy no. wszyscy różni. Ale I... wiesz co, powiem ci, że obserwuję teraz na przykład y... Henio, mój się wychowuje w towarzystwie Wandzi. Mhm. Mam bliską koleżankę, która ma córeczkę, i oni są w podobnym wieku. I na przykład jak idziemy gdzieś, mhm. wychodzimy z domu, jedzie koparka, to mhm. Henio po prostu pieje i, i szaleje, a Wandzia w ogóle nie odwróci głowy nawet. To... Że to jest, wiesz, to jest gdzieś zakorzenione. Jest no. coś takiego. No jest. No, e, Wandzia się bawi też samochodami, bo ma braci. Mm. E, Henio się bawi wózkiem, jak przychodzi do wandzi, bo to kręci go, bo to jeździ. Tak. No więc też sobie na przykład pomyślałam, e, czy jak będzie chciał wózek. To mhm. czy mu kupię? No pewnie, że mu kupię. No przecież jego tata też chodzi z wózkiem, w którym on siedzi i go wiezie, nie? Tak. Więc co w tym złego jest, że chłopczyk będzie wiózł wózek? Tak. Nie, uważam, że, że tutaj należy dzie pozwolić dzieciom też, żeby one same eksplorowały w ten, w ten no sposób. No dobra. Więc. A gdzie ta męskość teraz? Czym się objawia w takim razie męskość? Według ciebie. Co, co Według definiuje twoją męskość? Odpowiedzialność. Jednym słowem. Moim zdaniem męskość Dziękuję to jest... Dziękuję bardzo, to był podcast. <laughs> odpowiedzialność za siebie za najbliższych. Tak, odpowiedzialność. Tak, bym, tak bym spuentował chyba męskość w dzisiejszym świecie. Wydaje mi się, że jeżeli facet jest odpowiedzialny, podejmuje odpowiedzialność za własne decyzje, podejmuje odpowiedzialność za swoją rodzinę, podejmuje odpowiedzialność za swoją partnerkę, to to już jest do, to to kucze, już, to już dobrze świadczy na facecie. Bo co z tego, słuchaj, no, czy to czyni mnie niemęskim, że ja mam, że ja sobie nałożę korektor pod oczy, albo że nałożę sobie marynarkę w kwiaty? Come on. Czy się to czyni nie niemęskim? Tak. Czy mnie to czyni niemęskim? Nie. No właśnie. A czy czyni mnie męskim to, że ja biorę odpowiedzialność za, za siebie, za swoje decyzje, za konsekwencje swojej decyzji, za swoją partnerkę, za, za swoje dzieci, za to, jaki mam wpływ na to, jak one, jak one się będą kształtowały. To już, mi, to już uważam, czyni mnie męskim. Jeszcze ważna rzecz. Y takie stwierdzenie mam tutaj zapisane: Ojciec duch. Hmm. Y że to jest też kolejny apel do dziewczyn, i, i chcę, żebyś też się może do tego odniósł, że bardzo ważne jest. To, jak się chce mieć męskiego mężczyznę w domu, mm. co jest dla mnie oznaką męskości, na przykład jak ja patrzę na mojego męża teraz, mm. jak on siedzi na przykład z naszym synem i myje z nim ząbki, mm. jak on się o niego troszczy, mm. jak on mu robi kaszkę, mm. to nie jest dla mnie pizda wtedy, nie facet, bo stoi <laughs> przy kuchni i waży kaszę, tylko to jest dla mnie totalna oznaka właśnie męskości, bo to jest to, o czym ty powiedziałeś to jest odpowiedzialność. Tak, nie? Mam tak. dziecko, którym się zajmuję i dbam o nie. To tak. e... jest bardzo dobra książka, wejdę ci w słowo, Zdradzony przez ojca e, Wojciecha Eichenbega. No. Kapitalna, uważam, to jest, to jest bardzo krótka książka, bo to jest 100 stron mał, taki małym. Zdradzony przez ojca w małym formacie. On tam pokazuje właśnie na, na zasadzie nieobecności ojców w rodzinach, jak, jak to ma destruktywny wpływ na synów, na córki, a później na matki, na ojców i tak dalej. Uważam, że to jest, to jest lektura, która nie wyczerpuje tematu, mm -hmm. ale która bardzo. Może uzmysłowić, tak? E, tak, i wkłada i w morwisko. No i drogie panie, wy zawsze chcecie wszystko zrobić dobrze i to jest zrozumiałe i wiecie, że zrobicie dobrze, albo nie wiecie, ale no, jesteście hmm. matkami, więc uznajcie, że powinnyście wiedzieć, co też jest często bardzo zgubne, bo możecie tak samo nie wiedzieć, jak. Bo wiesz, my się, my rodzimy to dziecko, hmm. my rodzimy, ale to dziecko jest nasze, nie? Hmm. Powiedzmy, Twoje i moje. Hmm. No więc tak samo ja nie wiem, hmm. co się robi z tym dzieckiem, jak i ty nie wiesz, nie? Hmm. Bo kobiety się. Um, oskarża o instynkt macierzyński. On jest, albo go nie ma. I wiesz, rozmawiałam z kobietami, które na przykład nie poczuły instynktu, mhm. albo nie potrafiły pokochać swojego dziecka. Nawet ostatnio miałam tutaj dziewczynę, która przez rok hmm. nie poczuła miłości do swojego dziecka. Hmm. Wyobrażasz sobie, jak, jaka to jest tragedia dla niej, hmm. dla dziecka, które było wyczekane, które chciała. Hmm. Nie to, że wiesz, coś się przydarzyło i ona nie była gotowa. Hmm. Zdarzają się takie rzeczy. Ważne jest to, żebyśmy byli w tym od początku razem. Tak. I że to dziecko, no poród możemy... Przejść razem również. Mhm. Ono wychodzi ze mnie, ale ty jesteś obok, nie? Tak. I zaczynamy tą przygodę oboje nie wiedząc nic i ucząc się razem tego dziecka. Mhm. Więc tak samo jak ja zmieniam pieluchy, tak samo ty zmieniasz pieluchy, bo tak samo ty się tego uczysz. Mhm. I bardzo często jest taka, um, taki problem, że kobieta na przykład się boi wyjść z domu, mhm. ma totalne pragnienie, żeby zrobić coś dla siebie. Właśnie tak jak mówisz, wyjść do tych koleżanek, czy nie wiem, pójść do fryzjera, bo już wygląda po prostu. Niedobrze i, i źle się ze sobą czuje, mhm. albo wyjść na zakupy, no ale boi się, no jak ja zostawię to dziecko z nim? No, śmiejesz się, ale to jest kurde, Ale ja śmieję się, bo to ja oczywiście, 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 Ale tak, to jest straszne. No to przecież jest... to jest tak samo dziecko twoje, jak i moje. <laughs> więc skoro ty gdzieś możesz wyjść, no to ja chyba hmm. też gdzieś mogę wyjść i to dziecko dalej będzie żyło, jak ja wrócę do domu. Bo ty, nie, no chyba, że jesteś kimś patolem, no to wiadomo. Ale nie urwiesz mu ręki, ani go nie popsujesz. No dziecka też tak łatwo się nie da popsuć. Tak, nie? To, to już mówię z autopsji, że wydawało mi się, że dziecko jest bardzo kruche. Ono jest naprawdę dosyć taką silną jednostką. <noise> Nie chcę wiedzieć, jak <noise> sprawdzałeś, ale ważne, że wszystko się dobrze skończyło. <noise> tak, ja myślę, że od sam, to, to, to kwestia rodzicielstwa, tak, od samego początku jesteśmy w tym razem I, i to jest chyba, to jest bardzo pomocne kobietom i mężczyznom, że, no i to tak, po, po, pamiętam, że jak urodzi, urodził nam się Abel e, i Wika wyjechała właśnie z, ze swoimi koleżankami, ja zostałem z nim sam i, i spokojnie sobie poradziliśmy. A jak, ile miał wtedy? Parę miesięcy, zresztą parę, czekaj, no, dwa tygodnie temu do Wiki przyjechała przyjaciółka, ona sobie też na weekend pojechała właśnie do naszych domków, a ja zostałem z dzieciakami sam. E, więc, więc... E, dzieciaki całe, ja cały, dom No właśnie, stoję. i wróciła ci żona y, uśmiechnięta, nie? Just, no, tak, tak. E, no więc, to może teraz właśnie coś, skoro ci faceci już nas słyszą o tym głośniku, to może powiedz właśnie coś takiego, żeby też się nie bali, bo ja zawsze namawiam e, mężczyzn, jak są u mnie e, mhm. gośćmi, żeby mówili też, wiesz, bo żeby mówili też do facetów albo. Mówili do kobiet, no, żeby ten wasz głos też był usłyszany, nie? Że, żeby się nie bać zostawać z tymi dziećmi, że to jest przyjemne, że to jest fajne i dlaczego jest takie ważne? No, myślę, że dużo o tym właśnie mówiliśmy już w kontekście tego, dlaczego to jest tak ważne, nie? żeby dziecko też widziało, że jest, że jest ojciec, że, że ten ojciec nie jest nieobecny, bo to później będzie rzutowało na jego samoocenę i jej samoocenę, bo my też mówimy o córkach, nie? Jakby, wiesz, pierwszym facetem... Ty masz i syna, i córkę. Tak. Pierwszym, pierwszą kobietą w życiu mężczyzny jest jego matka. Pierwszym facetem w życiu kobiety jest jej ojciec, nie? I to są tak, e, później jakby to, jakim ty ojcem będziesz, to będzie rzutowało na tym, jakich partnerów będzie szukała twoich cór, twoja córka. To, jaką to, jak będziesz tym matką dla swojego syna, też będzie rzutowało na, tym, na to, jakich, jakie on będzie szukał partnerki, tak. nie? Więc, więc jakby to jest, to jest, to jest, to jest ważne. Eee, jeszcze bym chciała jeden mit obalić, który według mnie jest kompletną bzdurą, co tutaj zapisałam, teraz przejrzałam notatki, bo już mm -hmm. zbliżamy się do, do końca, eee, że ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się. Prawda? Zmieniają się, zmieniają się jesteśmy w procesie. To, to, o czym już rozmawialiśmy, mi się wydawało kiedyś właśnie, że ludzie się nie zmieniają, że to, co się stało w moim życiu, w kwestii nie wiem, mojej rodziny, mojego taty i tak dalej, że to jest taka zamknięta, Część, która będzie po prostu rzutowała na moje życie w taki destruktywny sposób. I, yy, i, i pamiętam, że na terapii. Tak, tak, tak. Moja terapeutka powiedziała mi, no dobra, a co ty chcesz z tą swoją przeszłością zrobić? No, ona była, minęła, nie masz na nią wpływu nie masz na, już na nią wpływu. A jednak zauważam na, na, przestrzeni, na przestrzeni lat, że ludzie się zmieniają. I to, to, to jest kwestia tego bycia otwartym na tą zmianę. A charakterystyka obecnych. Wiesz, uważam, jestem zdania, że to, co charakteryzuje obecne czasy, to to jest właśnie otwartość na zmiany. No kurczę, czy ktoś przewidywał pandemię i że ona nam wywróci życie dookoła. No, no, no nie, ale ci ludzie, którzy którzy są elastyczni, którzy. Jakby starają się jakby dopasować do zmieniającego się świata, mają lepiej, i uważam, że to będzie kwintesencja w ogóle przyszłości nas. Więc, więc jakby uważam, że wejście w proces zmiany i otwartość na zmianę gwarantuje, że się będziemy jakoś odnajdywać w tym świecie. Tak. <głos> <głos> tak. <głos> nie, bo to tak fajnie mówisz, że po ja prostu <noise> czasem tak, Ten odcinek będzie taki dziwny, bo ja się tak zawieszam parę <noise> razy. Słuchaj, chyba już. Chyba, chyba ci chciałam już podziękować bardzo za rozmowę e, i powiedzieć, że cudownie było pogadać z facetem szczerze o emocjach. E, hmm. Dla mnie to jest oznaka męskości. Hmm. E, I dziękuję Ci za to, że mówisz o tym głośno. I chciałabym, żebyś był w większości, a nie w mniejszości. E, no. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. E, grunt, żebyśmy byli po prostu otwarci i chętni na, na, na to. I, i, i właśnie i może właściwie rozumieli też partnerstwo. Tak, tak. W ogóle, słuchajcie, polecamy partnerskie związki. I dążenie hmm. do tego, żeby, hmm. żeby mieć partnerskie relacje. To czasem, wiesz, bo ja często słyszę coś takiego, ja mówię, ale powiedziałaś na przykład, coś tam dziewczyna mi mówi, hmm. ale powiedziałaś to swojemu mężowi, nie na no, co ty wszą... Ja już wiem, jak on zareaguje. Hmm. On, do, do niego to w ogóle nie dotrze, on mhm. w ogóle nie zwróci na mnie uwagi albo mhm. obśmieje to. Że, że jest. Mi się to w głowie nie mieści, wiesz, mhm. żeby mieć jakiś duży problem. Mhm. I zakładać z góry, że nie podzielisz się tym ze swoją bliską osobą, ze swoim mężem, ze swoim facetem, bo on tego nie zrozumie. No to gdzie, jak to budować cokolwiek? To po co budować, nie? No, no ale można, wydaje mi się, że żeby dać tym facetom jednak szansę, żeby nie mówić tak, że oni są tacy, sieracy i owacy. Oni mają te uczucia, wy macie te uczucia w środku, w sobie i może warto sprawdzić, czy tam coś jest, niż za... No bo ten facet jest nauczony, że on ma nie prosić o pomoc i ma nie mówić o uczuciach, bo to będzie oznaka. Po prostu... Tak. Mi, 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 czego? No że jest po prostu pipka, a nie facet. Tak, jest, no jest, więc on przed tobą chce pokazywać, że on jest męski, więc jest taki, jak mu mówił ojciec, że on ma być, nie? A ty sobie myślisz, kurwa, on nie ma w ogóle uczuć, no co za po prostu potwór, ja mu nic nie powiem, bo on przecież jest jakiś bez, wyzuty z uczuć. Ale te uczucia tam są w środku, każdy ma to w środku, ma tą tak, swoją miękką część, Tak, nie? no myślę, że to jest, to jest, to jest ważne, co powiedziałaś. Ważne jest, jest, jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym podkreślić, to znaczy... Um, Chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, że ja nie jestem chodzącym ideałem, bo może być też tak, że dziewczyny, które tego słuchają, zaraz puszczą swojemu facetowi. Patrz, jaki fajny facet. A on powiedział co za idiota. I gada, bzdury. bądź taki jak on, na przykład. Nie? To jest nie, najgorsze, nie, co można nie, zrobić. Nie, w sensie, ja uważam, że ja jestem naprawdę porysowanym typem. Ja mam naprawdę dużo wad w sobie, dużo, dużo rzeczy u mnie jeszcze nie funkcjonuje. Upadam bardzo często i, i nie chciałbym budować swojego wizerunku jako tego, co na książkę o, o, o męskości. męskości. W ogóle fajnie się ubiera, ma do tego parę dwa metry wzrostu. Nie, nie, nie. To są rzeczy w ogóle. Jakby takie, one są gdzieś przy mnie, ale jasno chcę podkreślić. To ja jestem, ja jestem pełen wad, i, jakby, i, i, i myślę sobie, że akceptacja poprzedza zmianę. I to jest w ogóle kwintesencja. I wydaje mi się, że tak też Wika podchodzi do mnie, tak ja staram się podchodzić do niej, i to nam, to, to nam pomaga, i myślę, że to jest ważne, żeby najpierw zaakceptować. Żeby ta zmiana mogła się na następować, żeby ona mogła funkcjonować I, 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 i tyle chyba. Słuchajcie, polecam wam jeszcze raz książkę Kamila. Nazywa się Pytania o męskość i. I jest naprawdę bardzo wartościową pozycją. Jeszcze raz Ci gratuluję. Dziękuję bardzo. że ja takie książki będę czytała, to ja nie myślałam nic. A Wam dziękuję, że słuchałyście, słuchaliście może, panowie. Jeśli tam jesteście, pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się, że mówicie o uczuciach, bo mówicie, prawda? I o emocjach. Gratuluję Wam. Jakbyście mieli problem z emocjami, z nerwami, to przypominam, że macie 20% zniżki na AirHealth, na CBD. Darmową dostawę. Kod nie ma terminu przydatności. Możecie go sobie używać wiele razy. No, na zdrowie i na spokój, I powiem na spokój. tak, bo chyba tego wszystkim nam teraz najbardziej potrzeba. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.